jak wyciecza 2:1. Najpierw komentarz poproszę trenera gości, pana Piotra Matysza. Witam serdecznie. Zacznę może tak nietypowo. Jestem 5. raz na Bukowej. Z Pogonią remis 2-2. Z Piastem remis 1-1. Z Tychami porażka 0-1. Wiosną Gnieciecią 1-1. No i dzisiaj dla mnie przynajmniej bardzo szczęśliwy dzień, bo po raz pierwszy jak tu jestem, udało mi się z moją drużyną zainkasować komplet punktów. Myślę, że z przebiegu całego spotkania byliśmy lepszą drużyną, a na pewno byliśmy lepszą w drugiej połowie. Mecz nie ułożył się dla nas dobrze. Straciliśmy bramkę, to być może trochę wstrząsnęło drużyną, no bo do tej pory w dwóch spotkaniach żadnej z drużyn się to nie udało. Przegrywaliśmy i ten mecz nie wyglądał za dobrze. No, na szczęście szybko doprowadziliśmy do wyrównania, ale przeciwnik miał swoje sytuacje groźne. Na szczęście do przerwy zeszliśmy przy wyniku remisowym. No, w szatni żeśmy sobie troszeczkę porozmawiali, skorygowali pewne rzeczy i po przerwie to była już inna drużyna narzucająca swój styl grania, no, operująca piłką, będąca częściej w jej posiadaniu i w konsekwencji strzeliliśmy zwycięskiego gola. Późno, bo późno, ale lepiej późno niż wcale. Mieliśmy prędzej 3 dogodne, świetne sytuacje. Wszystkie wykonanie Emila Drozdowicza, strzał głową w poprzeczkę, dwukrotnie sam na sam. No już bałem się, że te niewykorzystane sytuacje się zemszczą, ale na szczęście tak się nie stało i możemy po spotkaniu powiedzieć, że cieszymy się z zasłużonego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Skoro jeden z trenerów jest bardzo szczęśliwy, to na pewno drugi takiego szczęścia nie może mieć. Przegraliśmy mecz, gdzie rzeczywiście w drugiej połowie Termalika była piłkarsko lepsza. Natomiast myślę, że ważny moment w pierwszej połowie, kiedy strzelamy bramkę i bardzo szybko tracimy na 1-1. Myślę, że gdzieś tam w niegroźnej wydawałoby się sytuacji, gdzie powinniśmy mieć wszystko pod kontrolą w przystanym fragmencie gry. Powodujemy, że sędzia dyktuje rzut karny. To na pewno musiało mieć też wpływ na nasze poczynania. Natomiast w drugiej połowie rzeczywiście Termalika, tak jak powiedziałem, piłkarsko była od nas lepsza. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni, wszyscy jesteśmy rozczarowani. Trudno się temu dziwić, ale jest to początek dopiero rozgrywek, jakby na to nie patrzeć. Dziękuję bardzo, zachęcam do zadawania pytań. Maciej Gaud, Gazeta Wyborcza, do pana trenera Mostola. Mam pytanie, jak przebiegało to spotkanie z kibicami? Jest pan jak może przebiegać spotkanie z kibicami, którzy są niezadowoleni? No, trudno określić to, że gdzieś podtrzymywali nas na duchu. Tak jak mówię, wszyscy jesteśmy niezadowoleni. Kibice dali temu wyraźnie upust. Dalsze pytanie widzę, także na zakończenie chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 2055 osób. Dziękuję bardzo i do końca.